Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy nasze spotkanie. Dzisiaj będziemy mówić o darmowym VPS od Orbex w praktyce, czyli jak odpalić, jak sobie skonfigurować i jak używać tego VPS-a, żeby był z korzyścią dla Was. Na początek tradycyjnie ostrzeżenie o ryzyku. Kontrakty CFD, pamiętajcie, złożone instrumenty i handel z nimi wiąże się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Nazywam się Marcin Mądrzak, jestem właścicielem fxware.pl, która dostarcza wygodne narzędzia i wskaźniki wspierające handel dla traderów korzystających z platformy MetaTrader. Tak, a na rynku jestem już od 2015 roku. Sponsorem całego cyklu webinarów jest broker Orbex, broker o bardzo długoletniej renomie, który łączy w swojej ofercie ochronę przed ujemnym saldem, łącznie z wysoką dźwignią finansową 1 do 500, a minimalne depozyty już są od 100 dolarów. I zaraz będziemy mówić o tym, jakie korzyści mają właśnie traderzy z Orbexu, w tym ten darmowy VPS, ale nie tylko. Jeżeli jesteś traderem w Orbexie, to otrzymujesz za darmo dwa unikalne narzędzia, których nie można inaczej dostać, czyli Fibo Manager, wskaźnik, który rysuje poziomy zniesień Fibonacciego automatycznie z kilku interwałów czasowych, wysyła powiadomienia tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, i Market Scanner, który skanuje rynek szeroko przez wszystkie instrumenty, które sobie wybierzecie, pokazuje trendy i informuje też tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Alerty są i na telefon, mogą być i na maila, i dźwiękowe, i wyskakujące okienka, także super dwa narzędzia, które pomagają w codziennym tradingu. Jak je uzyskać? Możecie się kontaktować albo z Kariną, która jest szefową polskiego oddziału Orbexu, albo z Tomaszem, jej współpracownikiem. No i możecie teraz otworzyć rachunek ze zniżką w Orbexie, 50% niższe koszty handlu. Jeżeli użyjecie tego linku, to jest właśnie specjalny link dla traderów Fibonacci od Kariny. Dała mi go przed spotkaniem, żeby tą nową ofertę tutaj Wam podesłać. Także jeżeli ktoś jeszcze nie ma rachunku, to albo uderza do Kariny i Tomasza bezpośrednio, albo może użyć po prostu tego linku. Jeżeli chodzi o program webinarów, to przypomnę, że spotykamy się dwa razy w miesiącu już od 2 lat i za darmo edukujemy z najróżniejszych zagadnień związanych z platformą oraz z tradingiem. Mamy czwarty cykl, teraz Trading bez tajemnic, a wszystkie nagrania poprzednie są na kanale Orbexu na YouTube. Także zachęcam do zasubskrybowania sobie tego kanału. Będzie dzisiaj części teoretycznej, no bo sam tytuł webinaru i temat spotkania to jest używanie VPS-a w praktyce, także dzisiaj samo mięsko. Jeżeli macie otwarte konto realne w Orbexie i spełniacie wymagania, tak, jakie wymagania możecie pytać Kariny i Tomasza, nie są one jakieś specjalnie wygórowane, to dostajecie od Orbexu darmowy VPS. Dla tych, którzy nie byli na spotkaniu o VPS-ie, to ono było dwa spotkania temu, to przypomnę, że VPS to jest taki wirtualny komputer, którego można używać tak jak zwykłego peceta biurkowego, za to ten komputer stoi blisko serwera brokera, to jest jego zaleta, bo tam połączenie sieciowe jest bardzo pewne i szybkie, no i może działać 24 godziny na 7, czyli bez przerw, nawet jak jesteście od niego odłączeni i wyłączyliście swój komputer. Duża zaleta takiego rozwiązania. Otrzymujecie od Orbexu jako traderzy, którym przysługuje VPS, następujące dane. Dostajecie adres IP serwera, to jest taki adres, który wskazuje po prostu ten wasz VPS w sieci, nazwę użytkownika oraz hasło. Żeby się połączyć, musimy zrobić rzecz następującą. Bierzemy sobie te dane, które tutaj dostaliśmy, i uruchamiamy w Windows program, który się nazywa podłączanie pulpitu zdalnego i uruchamiamy. Pokazuje nam się takie okienko. Ja tutaj już skopiowałem, czyli ten IP adres, który dostaliśmy, tak, kopiujemy sobie w całości tutaj w to okienko, gdzie jest nazwa komputera. On zapamiętał mi nazwę administrator, ale pierwszym razem ta nazwa nie będzie zapamiętana, ale pokażę Wam, będziecie musieli ją potem po prostu podać. Może ja to zmienię. Zawsze pytaj. I teraz to okienko byłoby puste i tutaj musielibyśmy nie wpisywać nic. Wpisujemy tylko adres komputera i klikamy podłącz. I zaraz nas spyta o poświadczenia i mamy tutaj administrator, gdyby nie było to podpowiedziane, to ta nazwa użytkownika to po prostu trzeba wziąć i skopiować, to będzie dodatkowe okienko na użytkownika, a w pole hasło po prostu przeklejamy hasło. Czyli mamy nazwę użytkownika administrator i hasło, jeżeli zrobimy zapamiętaj mnie, to powinien nas połączyć. I okaże się za pierwszym razem takie okienko z ostrzeżeniem. Co to jest za ostrzeżenie? Że tam do łączenia standardowo z VPS-em potrzebne są certyfikaty.
Klikamy tutaj, nie pytaj ponownie o połączenie z tym komputerem i więcej nam się to ostrzeżenie pojawiać nie będzie. Klikamy tak. I w tym momencie zostaliśmy przekierowani i uruchomiło nam się okno z naszym VPS-em. Zobaczcie, ono wygląda tak, jakby to był nasz pulpit na komputerze. Tak? Tylko tu na górze pojawia się taka informacja, że jesteśmy połączeni z komputerem o takim adresie IP. Czyli jeżeli chcemy na przykład teraz wrócić do swojego peceta, to możemy na przykład zminimalizować to okienko i jesteśmy z powrotem na naszym komputerze. A jak chcemy do niego wrócić, to tutaj na pasku niżej jest odpalona aplikacja połączenie pulpitu zdalnego razem z tym naszym zdalnym VPS-em. Co zrobić, żeby potem nie szukać, ani nie wpisywać tych rzeczy za każdym razem od nowa? Jak mamy tutaj na pasku odpalone, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy i zaznaczyć przypnij do paska zadań. Teraz ja się rozłączę, czyli żeby się rozłączyć, to klikamy tutaj zamknij. Informacja też jest takie ostrzeżenie, że zostanie rozłączona sesja. Możemy sobie kliknąć nie wyświetlaj, żeby znowu to ostrzeżenie nam to nie przeszkadzało. Jesteśmy rozłączeni teraz z komputerem zdalnym, czyli z naszym VPS-em. Mamy tu już ikonkę, bo sobie ją przypięliśmy i jak klikniemy na niej prawym klawiszem myszy, to się rozwija lista i możemy sobie wybrać ostatnie, na przykład połączenie. Możemy sobie je tu też przypiąć i jak klikniemy, widzicie, on pyta już tylko o hasło, które mieliśmy wcześniej wstawione. Przeszliśmy i w tym momencie już bez żadnych ostrzeżeń dodatkowych uruchomiliśmy sobie VPS-a. Dostając VPS od Arbexu powinniście już tutaj mieć zainstalowane MT4 i ikonka jest na pulpicie, także nie musicie nawet sami instalować platformy, jeżeli nie chcecie. Możemy ją sobie uruchomić, ja tu wcześniej się już zalogowałem na jakieś konto demo, żeby wam to pokazać. I mamy tutaj połączenie w tej chwili z serwerem brokera, z VPS-a. Jak sobie zminimalizujemy okienko, to jest nasz PC, wracamy, VPS z otwartym wykresem, z otwartą MT4. Tu na dole mamy połączenie i zobaczcie, mamy połączenie do głównego serwera Orbexu, 2 milisekundy niecałe. Ten VPS stoi tuż obok serwera brokera, co zapewnia bardzo szybką bezpośrednią komunikację, co jest dużą zaletą, jeżeli uruchamiamy sobie na VPS-ie jakieś programy do otwierania, zamykania transakcji. To jest wtedy bardzo, bardzo przydatne. Mamy tutaj odpaloną platformę i zastanawiacie się, no dobrze, co dalej? No dalej możemy na tym instalować wszystkie programy, wskaźniki, których na co dzień używacie. I teraz jak to zrobić? Można to robić na dwa sposoby. Zminimalizujemy sobie to okienko. I słuchajcie, zaletą VPS-a jest to, że ja mogę tutaj używać funkcji kopiuj i wklej pomiędzy moim komputerem a VPS-em i ona będzie działać tak, jakby to było na jednym komputerze. Czyli mogę sobie wziąć jakiś plik, jakikolwiek, na przykład program instalacyjny, jakąś poprzednią wersję, tylko wam pokażę. Klikam sobie, robię kopiuj, przechodzę do VPS-a na pulpit, klikam wklej i zobaczcie, program nam się poprzez schowek kopiuje z naszego komputera na VPS-a. Także możecie sobie w ten sposób wrzucić wskaźnik, możecie sobie wrzucić EA, możecie sobie wrzucić instalację, jak MT5 Orbexowe, jak macie ochotę. Także wszystko możecie w ten sposób właśnie kopiuj, wklej, wrzucać i możecie sobie także kopiować tekst. Tak samo jak na swoim komputerze, tak możecie na komputerze lokalnym skopiować sobie jakiś tekst. Czyli to jest bardzo fajne, że ten schowek działa pomiędzy VPS-em, zarówno i komputerem lokalnym. Ok, wyrzucimy sobie do kosza te rzeczy, bo ich nie potrzebujemy. Oczywiście drugi sposób jest taki, że można bezpośrednio na VPS-a, używając przeglądarki internetowej, coś sobie pobrać. Warto na VPS-ie zainstalować Google Chrome, bo standardowo jest tylko Internet Explorer. Po prostu odpalacie standardową przeglądarkę VPS-ową Internet Explorer, wpisujecie Google Chrome, no i tam dalej sobie instalujecie. Jak macie Chroma, to znacznie lepiej to działa. Pokażę wam, w jaki sposób można sobie coś pobrać też. To działacie po prostu idealnie tak samo jak na lokalnym komputerze. Zresztą jak widzicie, to wygląda, to uczucie to korzystania, komfort jest dokładnie taki sam jak lokalny komputer. Tak? Może być najwyżej małe opóźnienie, jak ruszacie myszką, odrobinę opóźnienia, no bo musi być przekazana ta informacja, ten obraz z VPS-a do waszego komputera, żeście widzieli to, co tam się dzieje i to może być małe opóźnienie. Poza tym nie ma żadnej różnicy. Tutaj odpaliłem sobie akurat folder, który stworzyłem dla siebie z licencjami na różne programy. Możemy sobie Orbexowski, na przykład Fimo Manager wziąć i pobrać
lokalnie na dysk. Udało nam się pobrać. Przechodzimy sobie do naszego spakowanego pliku i mając folder MQL4, pamiętacie, ci z Was, którzy często bywają na webinarach ze mną, którzy znają to na pamięć, jak to robić, czyli bierzemy sobie ten folder MQL4, robimy copy, MT4, file, open data folder, bo MT4 też jest w języku angielskim, jak zauważyliście, i zrobimy tutaj wklej. I mamy zainstalowanego Fibo Managera, robimy odśwież i możemy używać Fibo Managera na VPS-ie. Chciałem Wam po prostu już naocznie uświadomić, że to działa dokładnie tak samo jak lokalny PC. Tak samo można instalować programy i praktycznie na swoim PC-cie czy na Macu nie musicie instalować ani MT4, ani MT5, ani programów. Możecie to wszystko zrobić na VPS-ie, a na Waszym komputerze, znowu zminimalizujemy, macie tylko ikonkę połączenia. I za każdym razem, jak ją klikniecie, wchodzicie na VPS-a, na którym cały czas platforma działa. Także nie ma, że wyłączycie komputer, to musicie go potem włączyć, odpalić platformę, czekać na połączenie i tak dalej. Tylko jak włączacie komputer, macie ikonę i automatycznie się łączy do odpalonych już programów. Do takiego VPS-a możecie się połączyć również telefonem, ponieważ na telefonach też są aplikacje, które takie zdalne połączenia umożliwiają. Tak, i na Androida, i na iPhone'a jest aplikacja, która pozwala się zdalnie połączyć z VPS-em. Tak samo na tabletach, co też jest bardzo wygodne, bo na tablet ma już przyzwoity ekran i widać wszystkie szczegóły, więc jak macie jakiś tablet i chcecie mieć ze sobą MT4, wiadomo, nie można zainstalować w MT4 na tablecie żadnych narzędzi, no bo MetaQuotes na to nie pozwala, czy tam w MT5, ale możecie sobie po prostu na tym tablecie uruchomić zdalne połączenie i będziecie mieli ten sam widok, który macie tutaj, czyli na PC-cie. Także macie po prostu wirtualny komputer, na którym wszystko działa, a możecie się łączyć z różnych urządzeń waszych, z różnych miejsc, nie martwiąc się o to, czy macie coś gdzieś zainstalowane, skonfigurowane, czy nie. Bo instalujecie i konfigurujecie tylko w jednym miejscu. Tworzę i zobaczcie, wracam sobie na PC-ta, i mam tutaj otwartą pozycję, czyli mogę mieć na PC-cie zainstalowaną MT4 i na VPS-ie i ta pozycja, którą zawrę tu czy tu, ona będzie widoczna na tym drugim terminalu, jak jesteśmy zalogowani do tego samego konta, no i też można nią zarządzać, bo można sobie tutaj na PC-cie ją po prostu używając Harvesta, czyli naszego super panelu tradingowego, który ułatwia bardzo działanie i handel na rynku, po prostu zamknąć. Teraz chciałem Wam pokazać jeszcze coś bardzo, bardzo ciekawego. Jak zrobić, żeby nie instalować wszystkiego od nowa i konfigurować, bo powiecie, ok, na PC-cie mam w tej chwili skonfigurowaną MT4 ze wszystkimi wskaźnikami, mam swoje profile, szablony i tak dalej i nie chcę tego robić od zera. Więc jak to przenieść teraz z PC-ta na VPS-a, żeby cała ta konfiguracja Wam nie zginęła? I to będzie fajne, bo to też pokazuje, jak można przenosić po prostu pomiędzy komputerami. Pokazywałem to kilka webinarów temu przy innej okazji, ale warto przypomnieć, bo to jest zawsze fajne właśnie zobaczyć, jak można coś takiego zrobić. Otworzymy sobie folder danych, czyli tu jesteśmy lokalnie na PC-cie teraz, tak? Nie na VPS-ie. Czyli tak, wchodzimy plik, otwórz folder danych, ok, to jest jedna rzecz, a druga zamykamy sobie MT4. I tak, na dysku, czyli otworzymy sobie jeszcze jedno okienko Explorera i na dysku musimy też znaleźć, na dysk lokalny C, katalog program files, z tym w nawiasie x86, jak wejdziemy do środka, to tu znajdziemy sobie naszą instalację MT4. Oczywiście jak macie inaczej nazwaną, no to będzie się ten folder nazywał inaczej. Co robimy teraz? Kopiujemy sobie ten folder, czyli robimy kopiuj i wkleimy go sobie tu, na pulpit. Czyli robimy na pulpicie wklej. OK, mamy kopię, ale to nie jest wszystko, czyli otwieramy sobie tą kopię tego, co wgraliśmy przed chwilą na pulpit i bierzemy to wszystko, co znajduje się tutaj w otwartym przez nas wcześniej folderze danych i zintegrujemy to sobie w jedno, czyli co zrobimy? Po prostu te wszystkie foldery weźmiemy i skopiujemy i wkleimy tutaj. I one się nam wklejają. OK, robimy zamień pliki, jak no mamy pytanie, to jest ważne, żeby zrobić zamień pliki. I mamy teraz folder Allbacks Global na pulpicie, możemy go sobie zamknąć, który zawiera całą instalację przenośną MT4. Co dalej? Klikamy sobie prawym klawiszem myszy na tym folderze i robimy skompresuj do pliku zip.
Kompresujemy, czyli kompresujemy ten folder, który utworzyliśmy jako taką wspólne miejsce dwóch folderów, czyli jeden, który był w program Files, a drugi, który był folderem danych naszej MT4. OK, mamy plik Allbacks Global Zip. I teraz pamiętacie, co trzeba zrobić, żeby go przenieść na VPS-a, bo musimy go teraz przenieść na VPS-a. Klikamy prawym, robimy kopiuj. Oczywiście można szybciej przez Ctrl-C, Ctrl-V i wracamy tutaj. Zamkniemy sobie tą MT4 na VPS-ie, nie jest nam w tej chwili potrzebna. I robimy na pulpicie wklej. No i musimy chwilę zaczekać, bo ten plik on czasami może być duży, aż ten plik nam się skopiuje. Kolejna zaleta VPS jest taka, że jeżeli na wasz lokalny komputer ulegnie awarii i na przykład stracicie dane, musicie od nowa wszystko instalować, to mając VPS-a z MT4, MT5, to cały czas wam to zostaje. To wam nie ginie, także możecie sobie po prostu postawić komputer zupełnie nowy z Windowsem, użyć tylko tego konfiguracji połączenia zdalnego i macie swój traderski VPS od razu pod ręką, bez potrzeby reinstalacji, szukania plików i tak dalej. Mamy teraz skopiowany plik, chwilę to trwało. Klikam prawym klawiszem na Orbex Global i robię sobie Extract All. On mnie pyta, gdzie? Może to być na pulpit, nie ma problemu. I teraz rozpakowujemy, to powinno już trwać znacznie szybciej niż kopiowanie. Wojtek pyta, jak pobrać nową wersję Harvesta. Wojtek, na naszej stronie fixware.pl w dziale do pobrania, ja może odpalę tutaj w Chroma i pokażę w międzyczasie, jak to się rozpakowuje. Jak wejdziesz sobie, słuchaj, w zakładkę do pobrania, to tu jest w menu aktualizacje wersje demo. Jak wejdziesz tutaj, to jest najnowsza wersja Harvesta, a ta wersja 8.4 i wyżej, one już mają automatyczną aktualizację, także jak pobierzesz sobie, ktoś ma live'owe subskrypcję, live'ową na aktualizację i używa najnowszej wersji Harvesta, to jak pojawi się na przykład 8.5, to ona musi już automatycznie wgra na komputer i zainstaluje. I mamy rozpakowane, słuchajcie, widzicie na desktopie, mamy tutaj folder Orbex Global. Co jeszcze musimy zrobić? Wchodzimy sobie do środka, klikamy sobie teraz na terminal prawym klawiszem myszy, create shortcut. I teraz mamy utworzony skrót do terminala. Możemy go sobie przeciągnąć na pulpit, żeby było nam prościej. Ten folder możemy już zamknąć, to sobie tu przesuniemy. I teraz wchodzimy we właściwości tego skrótu, który przed chwilą utworzyliśmy. Idziemy we właściwości, properties, i tutaj mamy taką pozycję target, czyli to jest miejsce docelowe po polsku, ale tu na VPS-ie będziemy mieli po angielsku, czyli target. To trzeba przejść na koniec. Tego można strzałkami albo po prostu klawiszem End zrobić spacja, znak łamane przez i napisać portable, czyli slash portable. I dzięki temu będziemy mieli tą przenośną wersję działającą. I robimy OK. I teraz jak klikniemy sobie tutaj na ten shortcut i powinna nam się uruchomić MT4, dokładnie ta, którą mieliśmy na PC-cie. Tylko teraz jeszcze odnajdę to hasełko, połączyliśmy się. I co? Żeby pokazać wam, mam tutaj wszystkie profile, które miałem wcześniej. Mamy wszystkie programy, które mieliśmy wcześniej, czyli te, które mieliśmy tam na komputerze lokalnym, na przykład mamy Harvesta. Jak widzicie, wszystko działa i można handlować, można używać wszystkich swoich wskaźników, wszystkich swoich, bo to są szablony różne, które też wcześniej zrobiłem sobie, tak? Także wszystko macie, czyli jeden do jeden skopiowane, bez potrzeby reinstalacji, pobierania programów, konfigurowania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest. Także tą bardzo fajną rzecz chciałem wam pokazać, że rzeczywiście nie musicie tego robić VPS-em, jak chcecie sobie przenieść swoją instalację MT4 na inny komputer, nowy na przykład, no to pamiętajcie, żeby ze starego zrobić sobie takiego zipa z dwoma folderami w środku i na nowym rozpakować i utworzyć ten skrót, tak, do terminala z tym dodatkowym na końcu napisem łamane przez portable. Dla tych, którzy uczestniczą w webinarze, zawsze przy zakupach powyżej 250 zł zniżka 25%. A jeżeli skusicie się na bardzo fajny pakiet, w którym jest nie tylko Harvest, bo tam jest Harvest oczywiście, są świece wolumenowe, super wskaźnik. Jeżeli ktoś już miał okazję zobaczyć na jego temat materiały, to wie, że to jest dobre. I niektóre osoby tutaj, albo dużo już nawet, które uczestniczą w webinarach, mają ten wskaźnik, który pozwala wyznaczać fajne strefy, takie prawdziwe strefy wsparcia oporu w oparciu o wolumen rzeczywisty rozgrywany przez smart money. Jest wolumen skumulowany,
Wskaźnik, który świetnie pozwala się zorientować w rynkowym sentymencie. Jest symulator do nauki tradingu, który pokaże na którymś z kolejnych webinarów, jak można sobie na sucho handlować. Jest cały system RENKO, dożywotnie aktualizacje, dożywotnia licencja na dowolną liczbę rachunków otwartych na imię i nazwisko z licencji. Wszystko w tym jest. I nawet teraz, jeżeli weźmiecie taki pakiet premium, on jest tańszy o 40% od takich standardowych cen sklepowych, to nasz kolega z firmy Jakub po pierwsze pomoże wam właśnie dobrać składniki, albo pomoże kupić ten pakiet, jeżeli będzie stwierdzicie, że właśnie to, co jest to, czego chcecie, udzieli odpowiednich rabatów i potem może pomóc wam zdalnie podłączyć się do waszego komputera razem pod waszym nadzorem, aplikacją na przykład Anydesk i pomóc wam wszystko zainstalować. Także nie musicie się nawet kłopotać o kwestie instalacyjne. Także z pakietem premium jest taka wyjątkowa, dodatkowa oferta. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o narzędziach dla MT4, MT5, mamy grupę na Telegramie. Możecie tam dołączyć, zadawać pytania o MT4, o MT5, o produkty FXWare, o kwestie związane właśnie z konfiguracją, rzeczami technicznymi itd., itd. Zachęcam do dobicia do tej grupy, bo to jest naprawdę fajne miejsce, gdzie możecie taką wiedzę się dzisiaj dzielić i poszerzać. Wklejam link na czata dla tych, którzy chcieliby jeszcze sobie go kliknąć i dołączyć. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Fajnie, że tak licznie przybyliście. Cieszy mnie to. Ostatnio coraz więcej ludzi na webinarach, coraz więcej. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Cześć.